Pięknie kłania się loży. Niekwestionowany mistrz, ośmiokrotny podrząd zwycięzca obu turniejów bojowych na Zamku w Będzinie podczas turniejów. Jego przeciwnik, Artur Sendek, raz powiedzmy Zamku Będzin. Panie Radu, to jest ten moment na Smoka! Tak jest. Jest bojowy nastrój. No, bardzo dobrze, stanąłem na linii. No, ale ja jestem trochę takim ogniwem jednak łączącym tutaj. Słuchajcie, tak jest, piękne powitanie. No i teraz się będzie działo, słuchajcie. Dopingujcie, naprawdę dopingujcie. Bardzo prosimy o doping. I ruszyli! Ruszyli w górę! Tak jest, trafiamy w tym miejscu. A tu musi dać siebie to absolutnie wszystko. No, to na tym. Ogromne brawa! Ja naprawdę nie wiem, słuchajcie! Nie wiem, nie chcę nic powiedzieć. Myślę to, co myślę, ale nie powiem tego na głos. Cisza, ja zamarłem. Zbliża się Marcin. Co zrobi? Skrzyżuje ręce? Skrzyżował je, ale teraz nie. Moi drodzy, ja widziałem, że on naprawdę na początku wygrywał. Wygrywał na początku, prawda? Ale walkę zwycięża Piotr Figel! To jest fantastyczny zawodnik, nic nie kwestionował. Naprawdę, słuchajcie, ja dostałem taki gęsi skór, bo widziałem, że początek wygrywał Artur, ale to jest to mistrzostwo, to jest ta klasa. Potem walka narażona już do Piotra. Oto! Piotr Figel! Wielki zwycięzca!